Cześć, tu Kasia. Dzisiaj parę słów na temat budowania relacji. To jest jeden z moich ulubionych tematów. Dzisiaj będę mówiła o takich poziomach relacji, w których żyjemy, zwłaszcza w takich długotrwałych związkach. I wyjaśnię parę rzeczy, jak to działa, jak przesunąć się z jednego poziomu na drugi. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że nasza relacja to jest taki dom z piwnicą, który ma do tego jeszcze 3 piętra, to myślę, że można byłoby, bo można użyć tego porównania, prawda, że relacja to jest pewien dom, bo na przykład relacje mamy i taty, no to jest dom dla dzieci, prawda? A poza tym te domy, które budujemy, mają tylko wartość o tyle, o ile my tworzymy w nich pewną atmosferę, pewien sposób komunikacji, nasycamy to tym, co mamy gdzieś tam najgłębiej w sercu i o ile robimy to możliwie świadomie oczywiście, prawda? Więc ja kiedyś spodobał mi się taki obraz, który ktoś tam kiedyś właśnie opowiadał, że gdyby porównać małżeństwo do domu, to jest takich parę poziomów komunikacyjnych, które sprawiają, że my jesteśmy w relacji szczęśliwi, no albo nie, prawda? I zazwyczaj jak się poznajemy i planujemy wspólny związek, planujemy bycie razem, to jakby komunikujemy na wielu różnych płaszczyznach i to sprawia, że ta nasza miłość, nasza relacja się pogłębia i chcemy być razem. Natomiast im dłużej trwa związek, bardzo często się zdarza, że my po prostu utkniemy w jakimś z tych miejsc, na jednym z tych poziomów i zazwyczaj wtedy mamy takie do czynienia z takim zjawiskiem, że jeżeli utkniemy na jednym z tych poziomów komunikacji, o których będę teraz mówiła, to po pewnym czasie czujemy się nieusatysfakcjonowani i niezadowoleni. Zazwyczaj mamy z tym do czynienia w długotrwałych związkach, gdzie na przykład mamy dzieci, gdzie mamy różne rzeczy i wtedy zdarza nam się utknąć na poziomie pierwszym, nie w piwnicy, ale na poziomie pierwszym, czyli na poziomie informacyjnym, czyli wyrzuciłeś śmieci, zarobiłeś pieniądze, Jasiu poszedł do przedszkola, Zosia właśnie ma koncert, wywiadówka, wyjeżdżamy w marcu do Grecji, tu kupujemy samochód, zmieniamy meble, robimy remont. I to jest poziom informacyjny, czyli robimy pewne rzeczy razem i informujemy się ciągle o tym i o tym i o tym. I to jest dobry poziom, o ile on jest uzupełniony przez następne poziomy. Czyli jeżeli to mamy parter, czyli taki jeden, to następne piętro to będzie poziom emocjonalny. Czyli tam, gdzie partnerzy dzielą się swoimi emocjami. Nie tylko kupiłem, zrobiłem, zdobyłem, tyle wydałem, tu jest rachunek, tutaj jedziemy tu. Wiecie, ja mam 5 dzieci, więc no moje życie po prostu czasami mam wrażenie, że toczy się, nie wiem, w iluś procentach na tym poziomie informacyjnym. Bo co chwilę ktoś wchodzi i mówi, mamo, a tu składki, mamo, a tutaj ja wyjeżdżam, mamo, a tutaj ja wracam, mamo, a tutaj to się układa, mamo, a tu się nie układa, mamo, a to i po prostu przy 5 dzieci to po prostu czacha dymi, dosłownie. I ja z moim mężem toczymy po prostu nieustanną walkę albo zmaganie, żeby nie być ciągle na poziomie informacyjnym, żeby wieczorem, czy znajdować takie chwile, żeby znaleźć się na tym wyższym poziomie, czyli na poziomie emocjonalnym, tak? Czyli kiedy opowiadamy sobie, wiesz, ale ja to w takich sytuacjach czuję się tak i tak, nie? W ogóle interesujemy się swoimi emocjami, bo to, że my jesteśmy twardzi, no z 5 dzieci, no halo, nie? To wiadomo. I to wiadomo, że ja sobie dam radę w różnych sytuacjach. Wiadomo, że mój mąż sobie da radę, bo my sobie po prostu w pewnym sensie my nie mamy wyjścia, nie? My po prostu tak załatwiamy różne rzeczy, tak to robimy, że my jesteśmy z siebie dosyć pewni w różnych sytuacjach. To nie zmienia faktu, że ta pewność nie może się przerodzić w obojętność i w taką nonszalancję w stosunku do naszych emocji, bo to, że ja sobie daję radę, co jest po prostu świetne, czy mój mąż, który jest super bohaterem w różnych sytuacjach, to nie znaczy, że nie ma w tym wszystkim pewnych emocji, pewnych przeżyć, pewnych wątpliwości, okresów zniechęceń, okresów słabszej formy,
tego, że po prostu my się boimy różnych rzeczy, że my się obawiamy, przeczuwamy, nie? I to jest ten wyższy poziom, kiedy my po prostu komunikujemy swoje emocje i ten poziom pozwala nam pozostać w bliskości emocjonalnej. I teraz, gdy ja konsultuję takie różne rzeczy związane właśnie z relacjami, zwłaszcza w długotrwałych związkach 7-8-letnich, czasami 18-letnich, okazuje się, że pary bardzo często tak bardzo ze względu na wyzwania życiowe skoncentrowały się na poziomie informacyjnym, że w pewnym momencie budzą się i mówią tak, a co nas łączy? A co nas łączy, nie? Nie chodzili na randki, nie rozmawiali o swoich emocjach, nie dbali o taką bliskość tego partnerstwa, nie? No bo wiecie, dzieci w końcu wychodzą z domu. Domy, które budujemy, można ich zbudować ileś i w pewnym momencie człowiek sobie myśli, ale po co ja to robię? I w pewnym momencie my się po prostu budzimy w tym życiu, w łóżku któregoś dnia i mówimy, ale mnie przecież z tym miejscem i z tym człowiekiem tak naprawdę nic nie łączy. To są bardzo złe przebudzenia. Dlatego ja jestem zawsze zwolenniczką tego, aby zapobiegać, aby na tym etapie relacji pamiętać o tym, że nasz priorytetem w związku, mamy inne priorytety, gdy jesteśmy w związku, tak? Że najpierw jest współmałżonek, potem są dzieci, najpierw współmałżonek, potem są dzieci, a potem cała reszta. No oczywiście dla mnie na pierwszym miejscu jest Bóg, potem współmałżonek, a potem dzieci. Ale taka jest, że trzeba pielęgnować tę relację na tym poziomie. Z jednej strony informacyjny jest bardzo dobry, bo to jest ten pragmatyczny, życie musi być ustawione. Ale potem wchodzą te emocje, wchodzi to, że wiesz, ja to tak przeżywam, nie? Ja na zewnątrz, to ja sobie świetnie radzę, nie? Albo sobie nie radzę na zewnątrz. I dlaczego sobie nie radzę? Potrzebuję pomocy. Ja słyszałam bardzo wiele historii o tym, że ludzie nie rozmawiali w związku o emocjach i potem jedno z partnerów dostawało na przykład depresji, zaburzeń jakichś emocjonalnych, nie? I te rzeczy zazwyczaj, chociaż mają głębokie korzenie, bardzo często sprowadzają się do tego, że ludzie po prostu są samotni w różnych rzeczach. Nie ma tej otwartości, żeby rozmawiać. Dlatego pielęgnowanie tego poziomu emocjonalnego jest bardzo ważne. I jeszcze wyższy poziom to jest taki poziom refleksji, marzeń i pragnień. Kiedy my mówimy, wiesz, no super, że to zrobiliśmy razem, to, ale ja mam jeszcze takie marzenie. Wiecie, nic nas nie pociąga tak jak pasje, marzenia, pragnienia, które są większe od nas. I nic nie jest tak ekscytujące jak to, kiedy te pragnienia i marzenia możemy dzielić z kimś innym. Ja na przykład strasznie się cieszę, że mój naprawdę kochany mąż stoi za mną po prostu rękoma i nogami, jeśli chodzi o tego chociażby YouTube'a, nie? W bardzo wielu sytuacjach, problemach sprzętowych, różnych innych rzeczach po prostu zawsze mogę doświadczyć jego pomocy. I dodam, że to jest takie miejsce dla mnie z jednej strony ogromnej mojej satysfakcji, ale z drugiej strony też ogromnego zmagania, bo jest zawsze wiele różnych przeciwności w polach, które są dla nas nowe. Dlatego też, ponieważ życie cały czas niesie ze sobą zmiany, utrzymanie tej bliskości na poziomie emocji i refleksji, pragnień, marzeń jest po prostu kluczowe, bo my startujemy z punktu A do punktu Z, a po drodze przechodzimy różne rzeczy, ale możemy przepłynąć to razem w związku. I to jest bardzo ważne. Dlatego ważna jest integracja tych trzech poziomów i zawsze zadawanie sobie pytanie, czy nas gdzieś nie zniosło. No generalnie znosi ludzi na poziom informacyjny. Ale jest jeszcze jest piwnica w tym domu. I ta piwnica to jest piwnica krytycyzmu. I to już jest takie miejsce, gdzie nie ma okien, albo są bardzo małe, jest mało światła i trochę jedzie wilgocią. Czyli to jest po prostu miejsce, w którym my, gdy już rozjechaliśmy się na poziomie emocjonalnym, na poziomie tego, co jest najgłębszym naszą tą istotą, byliśmy bardzo długo na poziomie informacyjnym, spadamy na piwnicę i krytycyzm. I to już jest bardzo zła rzecz. Bo wpadamy wtedy w taką spiralę negatywizmu i zazwyczaj pary, które przychodzą na poradnictwo takie małżeńskie, to już są osoby, które sobie pomieszkały w tej piwnicy. Długo rezydowały na poziomie informacyjnym,
rozjechały się całkowicie, jeśli chodzi o emocje. W międzyczasie wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, więc mają do siebie mnóstwo pretensji, ten krytycyzm. I mówią, komunikują na poziomie, bo ty to, bo ty tamto, bo ty zawsze, bo ty nigdy, ty mnie nie wspierasz, ty nie robisz tego, ty nie robisz tamtego. I to się eskaluje, ponieważ rozjechały się te inne poziomy, prawda? A co z tym zrobić? No ja zawsze mówię, zawsze najlepiej zapobiegać. Czyli w każdym roku relacji, czy dzieci są małe, czy dzieci są takie, śmakie, owakie, czy mamy takie inwestycje, czy przechodzimy przez biedę, chorobę i trud. Dbać o te poziomy. Zawsze chodzić na randki, zadawać sobie pytania, rozumieć się w ciepły, współczujący sposób, co chyba jest czasami najtrudniejsze w tym takim pośpiechu i tej presji, której my żyjemy, prawda? To jest trudne, tego jest dzisiaj mało. I jeżeli już jednak dzisiaj się tutaj diagnozujecie, że już jesteście na poziomie informacyjnym i trochę czasami już schodzicie do piwnicy, to naprawdę radziłabym pójść na randkę i zrobić trochę krok w tył, w takim sensie emocjonalnym. Nie dramatyzować, nie mówić, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy to, nie robić dramy. Przypomnieć sobie takie najprostsze rzeczy. Przypomnieć sobie, dlaczego się pobraliśmy. Dlaczego jesteśmy razem. Zacząć dziękować za drugą osobę. Przywrócić chociaż odrobinę serdeczności. I zacząć odbudowywać krok po kroku relacje w kierunku tego balansu, prawda? Tego, żebyśmy mieszkali na każdym z tych poziomów i żebyśmy zacząwszy skończyli na mecie, tak jak czasami widzimy takie zdjęcia, że widzimy dwoje staruszków trzymających się za rękę i wiemy, że to, co bije od nich, to jest takie głębokie porozumienie. I ja myślę, że jest to całkowicie możliwe pośród różnych przeciwności, pośród tego, że nasze związki nie jest idealne, że raz je przechyla w kierunku takim czy śmakim, ale dbanie o wszystkie aspekty, w tym wszystkim oczywiście też mamy dbałość o seks, ale seks jest w wymiarze znowu bliskości emocjonalnej, bo w seksie też się różne rzeczy zmieniają. Może kiedyś nakręcę filmik na ten temat. W każdym razie płynięcie razem w tym zmieniającym się świecie, w tym, że zmieniają nam się pragnienia, czyli ten poziom informacyjno-refleksyjny, nie emocjonalny-refleksyjny, nie? Bo nam się zmienia, my się zmieniamy, ale jest właśnie cudownym wzmacnianiem naszej więzi i to jest po prostu przejście razem przez te rzeczy. Oczywiście po drodze będą konflikty, będą zderzenia, będą różne rzeczy się działy, ale one tylko sprawdzą głębokość naszej relacji. One sprawdzą to, na ile my jesteśmy mądrymi ludźmi, którzy zarządzają swoim życiem. To na tyle. Do zobaczenia. Łapka w górę. Hej!